Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale i ja trochę zainspirowana i książkową babą i Olą Buklandią postanowiłam nagrać dla Was film, w którym czytam dosłownie przez 24 godziny. Ola mówiła, że jest to niezwykle trudny challenge wbrew pozorom, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Jestem trochę delulu, ile czasu mi to zajmie i jak szybko będę czytała te książki. Zobaczymy, myślę, że tutaj mogę mieć dość mocny reality check i pokażę Wam mój TBR. Ja będę tutaj liczyła czas na telefonie, którym też nagrywam, dlatego będę Wam wstawiała screeny w kolejnych update'ach i musicie uwierzyć mi na słowo, ile czasu minęło. Bo nie wiem, jak wam tego udowodnić, jakbym miała wam to udowodnić, to chyba byśmy musieli siedzieć na jakimś live'ie przez 24 godziny i pokażę wam mój TBR, od których książek będę zaczynać, a potem krótko opowiem wam o fabule tej pierwszej. Zacznę sobie od Wezwij Sokoła od Maggie Stiefwater. Jest taką bezpośrednia kontynuacja krótszego cyklu, który ja czytałam dość dawno i bardzo mam ochotę na powrót do tego świata, ale nie chcę na razie robić re-readu i po prostu zacznę sobie tą serię. Później będę czytała nowość od wydawnictwa Young, czyli 7% Rodevero. I zostało mi 300 stron, przeminęło z wiatrem, więc myślę, że fajnie byłoby ją skończyć. Tylko na pewno ją będę sobie przerywała jakimiś innymi książkami, bo ja nie jestem w stanie czytać 300 stron, przeminęło z wiatrem. I z tych książek będę sobie wybierać, co dalej czytać. Mam tutaj Malibu płonie, Nasze puste przysięgi. Te dwie książki ja zaczęłam i jestem na jakichś tam 20 stronach i chciałabym je skończyć, bo trochę zalegają na tej mojej półce i też mam tutaj Lepiej niż w filmach, Divine Rivals i Miłość Twisted, więc na pewno z tych książek będę wybierała, ale zobaczymy jak mi pójdzie, ile tych książek też będę w stanie przeczytać. A teraz zabieram się za Wezwij Sokoła, czyli historię braci Lynch, których poznajemy w krótszym cyklu. Historię Ronana i Declana. Mamy tutaj opisane ich perspektywę i skupiamy się na wydarzeniach po krótszym cyklu. Oczywiście bohaterowie z całego skrupu się tutaj pojawiają. Mamy tutaj Adama oraz bardzo gościnne występy Blue i Genseya, a podążamy za Ronanem i tym, jak on odnajduje się w rzeczywistości po skończeniu liceum, po wydarzeniach z Przebudzenia Króla, ostatniego tomu, i tego, jak wygląda jego życie. Mamy również tutaj wprowadzoną perspektywę innej śniącej i bardziej zapoznajemy się z tym, jak działają ich moce, jak to wygląda, jak to wszystko działa. Oraz mamy drugą grupę moderatorów, którzy kierowani wizjami dowiadują się, że świat się skończy właśnie przez śniących i aby temu zapobiec, polują i zabijają śniących, dlatego wiemy, że nasi bohaterowie są już w niebezpieczeństwie. Trochę bliżej też tutaj poznajemy Declana Lyncha i to, dlaczego on był taką hermetyczną postacią w krótszym cyklu, dlatego ja po tych wszystkich informacjach jestem niezwykle podekscytowana i sobie przypominam to, co się działo w krótszym cyklu. To tym bardziej mam ochotę na powrót do tego świata i lecę zaczynać tę książkę. Skończyłam czytać pierwszą książkę Wezwij Sokoła i zostało mi jeszcze 18 godzin tego wyzwania. Muszę trochę przyspieszyć z tempem, bo ja czytam już 5 dni i przeczytałam tylko te 6 godzin. Jest to bardzo mało i też muszę trochę jednak zwiększyć częstotliwość tego czytania, żeby się wyrobić tutaj w tym filmie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale póki co no, idzie mi to bardzo średnio i też nie miałam za bardzo ochoty na czytanie, więc sobie idealny czas wybrałam po prostu. Ale skończyłam Wezwij Sokoła i naprawdę bardzo dobry start, bo oceniam ją na 5 gwiazdek. I dawno żadna książka mnie nie zaangażowała tak jak właśnie tutaj, bo ja nie byłam w stanie jej odłożyć, żeby sięgnąć po cokolwiek innego, mimo że chciałam czytać jakieś inne książki też w tym czasie, żeby sobie taką przerwę robić, to nie byłam w stanie po prostu nic innego, na niczym innym się skupić, bo Wezwij Sokoła tak mnie zaangażowało, że musiałam wiedzieć, co jest dalej. Ja nie zdawałam sobie sprawy, jak ja tęskniłam z tymi bohaterami z krótszego cyklu i ze światem wykreowanym przez Maggie Stiefwater. I co prawda mam straszną ochotę na reread krótszego cyklu, bo nie wszystko pamiętałam, co tam się działo, ale nie przeszkadzało mi to absolutnie w lekturze Wezwij Sokoła i też tutaj myślę, że taka
poglądowa wiedza, co tam się wydarzyło, jest absolutnie wystarczająca, bo nie zagłębiamy, nie są nam potrzebne tutaj jakieś większe szczegóły. Skupiamy się tutaj na historii braci Lynch, braciej Ronanie i Declanie i mamy z obu ich, mamy ich obojga perspektywy oraz na ekipie, która ściga śniących, która podąża za wizjami, które mówią, że śniący zniszczą świat i oni po prostu zabijają tych śniących, żeby ten świat uratować. I również podobało mi się tutaj to, że mamy perspektywę z dwóch stron. Że mamy perspektywę właśnie zarówno Ronana, Declana i jeszcze jednej śniącej oraz właśnie z członka tej ekipy, która poszukuje śniących. Więc mieliśmy pogląd tak jakby w obie perspektywy. Oczywiście ja całym sercem kibicuję Ronanowi, no of course. I Maggie Stiefwater po prostu przepakowała tą książkę akcją, ale ona nie jest poprowadzona w taki chaotyczny sposób. Pomimo tego, że tutaj bardzo dużo się dzieje i to ja nie mogłam się oderwać, bo musiałam wiedzieć, co jest dalej. Absolutnie muszę zamówić sobie kolejne tomy, które niestety nie zostały wydane w Polsce. Zamówię po angielsku. I Maggie tutaj przepakowała tą książkę akcją. Ona nie jest chaotyczna, ale jest poprowadzona w taki sposób, że na spokojnie za wszystkim nadążymy i nic nie będzie dla nas takie dziwne. Jest bardzo przemyślana, jest bardzo ciekawie poprowadzona i jest dosłownie tak przepakowana akcją, że tutaj nie ma nudy. Absolutnie nie ma nudy i nie można się od tej lektury oderwać, więc dla mnie to jest absolutne 5 gwiazdek i jestem ciekawa, jak zakończą się kolejne tomy i cała historia, dlatego też na pewno je zamówię i będę czytała niedługo. A teraz będę czytała 7% Rodevero, czyli historię licealistki, która w ramach szkolnego projektu stworzyła aplikację Masz na podstawie takiej dziecięcej gry o tym, że sobie wróżymy, gdzie będziemy mieszkać, kto będzie naszym mężem i tak dalej. Postanowiła stworzyć aplikację na podstawie badań kognitywistycznych, która w 93% przewiduje przyszłość. I ta aplikacja staje się absolutnym hitem. Ona podpisuje umowę z takim inkubatorem przedsiębiorczości, który pomaga młodym talentom, którzy właśnie mają jakiś swój pomysł na aplikację, ją rozwinąć. I niestety, ale przez funkcję dopasowania, która znajduje dla nas idealnego w 93% partnera, Rose zostaje sparowana ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Millerem, z którym niestety ich drogi się rozeszły i się pokłócili, a teraz będą musieli udawać zakochanych, żeby jak najlepiej sprzedać jej aplikację. Ja tą książkę dopiero będę zaczynać, ale jako programistka jestem już niesamowicie podekscytowana. Tutaj ten wątek tworzenia aplikacji, ja jestem bardzo ciekawa, jak on zostanie przedstawiony i jak sam ten rozwój aplikacji będzie wyglądał, jak będzie wyglądała ta współpraca z firmą informatyczną ze strony RO, ale też samo ja uwielbiam fake dating, więc myślę, że ta książka może mi się absolutnie spodobać, więc idę ją zacząć. Zostało mi 14 godzin z 24 i skończyłam drugą książkę, czyli 7% Rodevero. Oceniłam ją na 5 gwiazdek i ja nie mogłam ocenić tej książki inaczej. Co prawda miałam ostatnio jakiś młodzieżówkowy kryzys i miałam w pewnym momencie wrażenie, że ja już czytałam wszystkie młodzieżówki i że te młodzieżówki jakoś tak nie dotykają mnie, ani nie wpływają na mnie aż tak bardzo, że po prostu ja je czytam, ale nie mam w tym jakiejś takiej większej radości ani przyjemności. I postanowiłam, że zrobię sobie przerwę od czytania młodzieżówek, ale okazało się, że jednak one nadal mogą mnie czymś zaskoczyć i tutaj te 7% Rodevero absolutnie odczarowało dla mnie młodzieżówki. Mamy tutaj dużo rzeczy, które uważam, że były fenomenalne. Po pierwsze, motyw tworzenia aplikacji, co dla mnie jako programistki było bardzo interesujące, to jak zostało to przedstawione, jak RO stopniowo posiada coraz mniejszy wpływ na swoje dzieło, jak to dzieło przestaje być jej takim dzieckiem i okazuje się nagle jakimś takim tworem innym absolutnie, po tym jak inne osoby zaczynają ingerować w tą aplikację i pomimo tego, że odnosi sukces, to jednak cały czas podczas omawiania szczegółów z inkubatorem przedsiębiorczości ja cały czas miałam w głowie, we girl, powinnaś zostawić więcej niż 50%, będziesz tego żałować. Więc tak, i tutaj bardzo mi się podobało to, jak uczucia RO do jej projektu się stopniowo zmieniały, bo to jest w sumie coś takiego, uważam, zostało bardzo dobrze przedstawione i niestety tak jest w życiu normalnym też, jeżeli chodzi o projekty i też trzeba mieć taką swojego rodzaju elastyczność podchodząc do nich,
A jeżeli to jest taki nasz projekt życia, w który zainwestowaliśmy bardzo dużo czasu, no to wiadomo, jest to trudniejsze. Też podobała mi się bardzo droga aplikacji Masz, która przeszła od szkolnego projektu do takiej ogólnoświatowej apki, ale też mam wrażenie, że na początku było bardzo dużo samej aplikacji w sobie i tak jakby rozwijającej jej i to pokazującym swoją taką programistyczną pasję, a później było tego coraz mniej i też pokazywało to, jak malał wpływ Ro na aplikację, co było super. Teraz już pomijając ten wątek programistyczny, bo to jest w ogóle pierwszy wątek programistyczny ever, jaki ja spotkałam w książkach, znaczy jeszcze był w Tweetcute, ale on był taki bardzo delikatny, tam nie było nic takiego, to nie była istotna część książki jednak moim zdaniem. Drugą rzeczą, która niezwykle mi się podobała, to jest tutaj to, że zarówno Miller i Ro, oni nie umieją fake dating, oni mają udawać pary, ale oni absolutnie nie ogarniają fake dating, więc potrzebowali specjalnego przeszkolenia i to było w sumie moim zdaniem bardzo zabawne i też bardzo fajne, bo jednak zawsze te wszystkie postacie, które decydują się na fake dating, oni po prostu do tego, wiecie, nie ma problemu, oni wiedzą, co trzeba robić, oni wszystko tak jakby, oni mają wszystko w moją paluszku, tak jakby po prostu been there, done that. Więc bardzo mi się podobało, że tutaj podeszliśmy trochę z innej strony i że tutaj autorka zdecydowała się na taki rozwój sytuacji. I ostatnia rzecz absolutnie, która porwała mnie i której trochę mogłam się utożsamić z Ro, to są opisy jej przeżyć i to, jak ona odbiera otaczający świat wokół niej, wszystko to, co się dzieje. I ja absolutnie trochę się utożsamiałam z tym, co ona czuje i te opisy są po prostu tak przepiękne i tak chwytające za serduszko i po prostu tak smutne momentami, że naprawdę była absolutnie przepiękna ta książka i ja chętnie czytałabym inne książki tej autorki, bo ta naprawdę top of the top. Troszkę trudno mi zebrać myśli, bo jestem naprawdę świeżo po skończeniu, ale no naprawdę powiem wam szczerze, że dawno nie czytałam tak dobrej młodzieżówki i dawno żadna młodzieżówka nie wywarła na mnie takiego wrażenia i nie oceniłam jej na 5 gwiazd. Także tak, zabieram się teraz, myślę, za Przeminął z wiatrem, bo zostało mi tam nieco ponad 300 stron do skończenia. Zostało mi 8 godzin i 20 minut i muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę najtrudniejszy challenge, jaki nagrywałam do tej pory. Nawet to czytanie po 200 stron dziennie nie było aż tak wyczerpujące, bo tam rzeczywiście jak się nie udało, no to tak jakby trudno, no nie udało się. A tutaj rzeczywiście tak jakby jest ten cel 24-godzinny i ten czas w ogóle prawie nie leci i ja już mam wrażenie, że czytałam tutaj naprawdę bardzo dużo i tak jestem sobie bardzo zadowolona z tego rezultatu, który już mam, a czasu jeszcze zostało bardzo dużo, dlatego też no, jest trudno, widzowie, nie mam pojęcia, kiedy to skończę, a już jest piątek i ten film teoretycznie powinien pójść w niedzielę albo w poniedziałek, a mi zostało 8 godzin czytania, więc mam nadzieję, że się jakoś zepnę. Bo też w ogóle zauważyłam, że bardzo mało czytałam ostatnio, maksymalnie tak 2 godziny dziennie, więc też ten challenge nie idzie aż tak dobrze, jak powinien. Ale udało mi się skończyć Przeminęło z wiatrem, tutaj zostało mi ostatnie 340 stron, które też przeczytałam. Czytałam tą książkę naprawdę bardzo długo, bo pierwszy tom czytałam jakoś na jesień, a ten drugi kończę po w sumie pół roku od momentu zaczęcia pierwszego tomu, więc to jest naprawdę ogrom czasu, pomimo tego, że ta historia bardzo mi się podobała, że ona bardzo mnie wzruszyła i bardzo mnie zaangażowała i po prostu I stand Scarlett i Red Butler. I jest ona absolutnie moim imperium rzymskim i mogłabym o niej wam tutaj nawijać godzinę. To też była dla mnie ogromnym wyzwaniem i naprawdę zajęło mi dużo czasu przeczytanie jej. Też miałam duże przerwy podczas czytania. Miałam długą przerwę pomiędzy pierwszym a drugim tomem i uważam, że to jest absolutnie okej. I zachęcam was do przeczytania Przeminęło z wiatrem. Nie musicie się tak jakby śpieszyć i przeczytać tej książki w jeden miesiąc. Może wam to zająć tak jak mi pół roku, ale uważam, że naprawdę bardzo warto przeczytać tą książkę, bo ona jest fenomenalna, ona jest naprawdę absolutnie wybitna. Ostatnie 200 stron to już była taka równa pochyła i rollercoaster emocji, że ja przeczytałam prawie na raz. Tyle się tam działo i miałam duże nadzieje. Niestety Margaret Mitchell tutaj postanowiła je zdeptać i ostatnie 50 stron to w ogóle już, to już jest taki rollercoaster, że po prostu no łezka mi pociekła i było mi niezwykle smutno i byłam wczoraj bardzo przybita po skończeniu tej książki, więc też nie byłam w stanie już zabrać się za nic innego, bo potrzebowałam lekkiego oddechu.
I oczywiście oceniam ją na 5 gwiazdek, nie mogłabym jej ocenić inaczej i gorąco Wam ją polecam. Też czuję trochę taką presję, bo wszystkie książki, które czytałam do tej pory w tym wyzwaniu, to są 5-gwiazdkowe pozycje. Też w sumie bardzo mnie to cieszy, że nie było żadnej, która wpędziłaby mnie w jakikolwiek zastój. Jedynie, tak jak tutaj właśnie Przeminęło z wiatrem, to po prostu prawdziwa uczta czytelnicza i ogromnie Wam ją polecam, naprawdę. Będę o niej jeszcze niejednokrotnie mówiła na tym kanale i na swoim profilu, bo to jest po prostu pozycja absolutnie wybitna i to jest naprawdę mój ulubiony klasyk na ten moment. Pomimo całej mojej miłości do Jane Austen, Przeminęło jest jak... Gardiner. Gardiner, dzień trzeci. A, dla mnie drugi. Jest 2:30 i ja skończyłam czytać lekcję chemii w końcu. W sensie, to jest złe określenie, ale naprawdę guys, ten challenge trwa tyle czasu. Ja 2 tygodnie nagrywam ten film, 2 tygodnie. Co prawda też tutaj czytałam w międzyczasie książki, których nie chciałam brać pod uwagę w tym filmie, dlatego też wtedy nie odpalałam zegarka i to był błąd moim zdaniem, bo absolutnie gdzieś to się rozproszyło wszystko i też dlatego on zajął mi tyle czasu, a jakbym rzeczywiście wiecie, jakoś sensownie to grała, to też to by było inaczej, ale wyszło całkiem spoko, myślę. Czytałam 4 pełne książki, w zasadzie 3 pełne książki i połowę jednej, czyli Wezwij Sokoła 5 gwiazdek, 7% Rodevero 5 gwiazdek, Przeminęło z wiatrem ten drugi tom i tam miałam 340 stron 5 gwiazdek oraz lekcje chemii, które mają jakieś tam 550 stron, according to Legimi. I to też jest 5 gwiazdek. Guys, tak jakby ja nie będę Wam o lekcjach chemii mówiła za dużo, bo polecam Wam podejść do tej książki tak jak ja podeszłam, nie wiedząc absolutnie nic o niej. Absolutnie nic i ona po prostu mnie tak zmiotła z planszy. I też w ogóle trudne w tym challenge'u dla mnie było to, że każda z tych książek była dobra i nawet więcej, każda z tych książek na swój sposób była wybitna i każda z tych książek generalnie no gdzieś coś po prostu, może Wezwij Sokoła aż tak nie, ale 7%, lekcje chemii i Przeminęło, każda z tych książek absolutnie zmiotła mnie z planszy i każda z tych książek sprawiła, że miałam książkowego kaca i nie chciałam czytać innych książek, wiecie, ja po prostu chciałam chwilę pożyć stanie tego kaca książkowego i sobie po prostu przez chwilę pomyśleć jeszcze o nich, przeżyć to, co ja przeczytałam, a nie czytać i tryhardować ten challenge. Dlatego też to było trudne, ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się tak z tymi wszystkimi książkami tutaj dobrze trafić, bo naprawdę w styczeń miałam czytelniczy taki dość słaby, a tutaj już kolejna książka i to 4 książki pod rząd 5 gwiazdek, to jest jakby, jak to jest możliwe. Ale co do lekcji chemii, to dam Wam naprawdę tylko szybką taką moją opinię. Absolutnie polecam Wam podejść tak jak ja podeszłam, nie wiedząc o tej książce nic. Ja obejrzałam tylko zwiastun z serialu i na pewno będę oglądała serial, ale podeszłam z taką głową, bez żadnych oczekiwań, bez niczego, tą książkę do mojego TBR-u na 2024 wybrałam Julka Cinnamon Stranger, więc nie wiedziałam kompletnie nic, nie przeczytałam absolutnie żadnego opisu, wiedziałam tylko, że tam będzie jakiś program telewizyjny i to wszystko i powiem Wam, że ta książka po pierwsze jest napisana świetnie, po prostu przez nią się płynie, po drugie ona jest niezwykle zabawna, jest top of the top ten humor, to jest moje idealne poczucie humoru, idealnie to trafia. Po trzecie, ta książka, ona tak łapie zaskoczenia, jest śmiesznie, a po momentami po prostu zwala cię z nóg i absolutnie się nie spodziewasz tego, co się wydarzy, więc naprawdę fenomenalne to było i I am not okay right now, jak to skończyłam i naprawdę wspaniała historia, wspaniała, ja uwielbiam, jak się wszystkie wątki, tak wiecie, łączą później taką fajną całość. I ja o losach Elizabeth
i mat i 6.30 mogłabym czytać nieskończoność, a po prostu Calvin Evans to jest moje imperium rzymskie i to, co się wydarzyło. Więc absolutnie polecam wam tą książkę. Dla mnie to jest 5 gwiazdek i to jest coś, o czym będę myślała przez resztę tej nocy, bo już wiem doskonale, że na pewno nie zasnę po tym, co czytałam. I to jest ta książka, w której ja absolutnie bym chciała, żeby wszystko potoczyło się inaczej, żeby ta historia wyglądała inaczej, żeby ci bohaterowie nie musieli przez to przechodzić, ale przez to, jak to się potoczyło, ta historia jest tak wspaniała, jest tak wyjątkowa, że jej niczego nie brakuje. Więc absolutnie tą recenzją typu wiem, ale nie powiem, polecam wam z całego serca Lekcje chemii, polecam wam w sumie wszystkie te książki, które czytałam w tym filmie, bo one były naprawdę wszystkie bardzo dobre i były wspaniałe. I to wszystko ode mnie w tym filmie, który trwa, mam wrażenie, że już bardzo długo, bo ja bardzo długo go nagrywam i mam wrażenie, że on już po prostu trwa 100 lat, bo dla mnie on tyle trwa. I widzimy się następnym razem na naszym kanale. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Możecie dać mi znać w komentarzach, jak mi poszło i czy byście się podjęli takiego challenge'u, albo czytaliście którąś z tych książek, lub też planujecie. I widzimy się niedługo na naszym kanale. Pa, pa!